zgromadzeni. Spotykamy się dzisiaj na uroczystość 76. rocznicy wybuchu najtragiczniejszej w dziejach Polski II wojny światowej. Spotykamy się dzisiaj pod pomnikiem poświęconym żołnierzom Polski, którzy stracili życie na frontach całego świata, na wszystkich kontynentach. 76 lat temu o godzinie 4:45 niemiecki pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał artyleryjski Westerplatte, dając tym samym sygnał do rozpoczęcia najtragiczniejszej w dziejach wojny. Drodzy Państwo, spotykamy się pod pomnikiem żołnierzy, którzy zginęli we wrześniu 1939 roku na Westerplatte, w obronie Poczty Gdańskiej, nad Bzurą, i tych, którzy ginęli na froncie wschodnim, nieprzyjaznej ziemi rosyjskiej, pod Studziankami, pod Leniną, i tych, którzy zginęli na frontach Europy Zachodniej i Afryki, Tobrukiem, Monte Cassino, w bitwie o Anglię. Dzisiaj składamy cześć ich pamięci. I w tym momencie chciałoby się powiedzieć: historia magistra vita est. Historia nauczycielką życia jest. I chciałoby się też zadać pytanie, czy dobrze korzystamy z tej wolności, z tego czasu, który został nam dany przez Stwórcę, czy dobrze go wykorzystujemy. Dlatego też wypadałoby zadać pytanie i wrócić pamięcią do przeszłości, do II Rzeczpospolitej. Wypadałoby zadać pytanie, czy uprawnione jest żądanie na przykład zmiany konstytucji. Konstytucji, która gwarantuje nam państwo demokratyczne, która gwarantuje nam wolności obywatelskie. Czy historia nas uczy życia? Pamiętamy konstytucję z 1921 roku, bardzo dobrą, demokratyczną, która tworzyła podwaliny pod suwerenne i demokratyczne państwo polskie. Została zmieniona ta konstytucja w roku 1935. Czy była ona lepsza? Niech historycy to ocenią i konstytucjonaliści co do tego nie mają żadnych wątpliwości. Drodzy Państwo, wspominamy tych, którzy oddali to, co mieli najcenniejsze, i też pytamy, czy chcieliby właśnie, żeby nasza Polska w ten sposób wykorzystywała swoją wolność. Dziękuję bardzo.